Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Elden Ring. Przemierzając zachodnie klify, dotarliśmy do ich wielu zakamarków. Dotarliśmy do katakumb, do wiecznych więzień, wioski albinauryków. Pokonaliśmy mściwego ducha Edgara. Poznaliśmy Idzina, mistrza kowalstwa. Kowala, który służył królewskiej rodzinie w karyjskiej posiadłości. Poznaliśmy również Hayetta, docierając do karyjskiej posiadłości, której strzegł potężny czar. Pora wyruszyć w stronę karyjskiej posiadłości. Zmieniłem rynsztunek. Będziemy grać pochodnią. Mamy ze sobą łuk. Pieczęć palców do buffowania ataków. Tarczę z dwugłowym ptakiem, dającą nam 5% do ataku i 20% do negacji obrażeń. Zbroję mamy na sobie wygnańca, rycerza z zamku burzowego całunu. Talizmany, których będziemy używać, to proteza Milcenty i przegniła insygnia do zwiększania każdego kolejnego ataku. Talizman włóczni. Będziemy używać pochodni, która będzie zadawała kłute obrażenia od ognia. Odłamek Aleksandra, zwiększające umiejętności ataku. Pochodnia ma atak szarży. Przenieśmy się przed bramę karyjskiej posiadłości. Karyjskiej posiadłości roi się od plugawych, zaropiałych dłoni, podobnych w swoim zachowaniu do pająków. Widzimy tutaj schowaną w ziemi dłoń. Gdybyśmy chcieli wziąć skarb, zostalibyśmy złapani. Podejdźmy zawsze od tej strony. Dłoni wypadają ponure kamienie kowalskie, plus 2 i plus 3.
najpierw przejdziemy się lewą nawą, później przejdziemy do prawej. Przeciwnicy ci są bardzo irytujący. Możemy tutaj zdobyć sporo ponurych kamieni kowalskich. Nie tylko pod ziemią się kryją olbrzymie, zaropiałe ręce, ale też mogą być przyczepione do murów. Posiadłości karyjskiej. Najlepiej jest pozbyć się mniejszych rączek, dopiero wówczas atakować te gigantyczne. Zostaliśmy złapani przez czar, który nas zniewala na krótką chwilę. Thank you.
użyjmy gotowanego kraba, żeby znegować obrażenia fizyczne. W oddali widzimy skarabeusza. Karyjski przebijak. Tarcza lodowego herbu. Zakradnijmy się. Na górze mamy po obu nawach zawieszone na łuku muru. Dwie olbrzymie ręce. Tutaj mamy kolejną się mieć
na baczności. Tutaj plaga zaropiałych dłoni. Noże, które widzimy, wbijane w posadzkę, jeżeli na nie nadepniemy, to uruchamiamy magiczną pułapkę. Możemy teraz przejść w stronę parteru aryjskiej posiadłości. Mamy tutaj ducha rycerza karyjskiego. Porozmawiajmy. Wiedźma Rani, poznaliśmy ją na początku naszej podróży. Jest ona córką Erenali, królowej Księżyca, królowej krainy Kari, którą pokonaliśmy w Akademii Raya Lucaria. Utracona łaska. Widmowi magiczni rycerze Raya Lucarii. Możemy pójść tą drogą i mamy kolejną. Na dole widzimy plac z fontanną, gdzie walczyliśmy z dwiema olbrzymimi dłońmi. Tędy możemy dostać się do zamkniętej
komnaty. Sprawdzajmy wszystkie zakamarki. Zdobywamy legendarny miecz nocy i ognia, nasycony magią i ogniem, kantacją. Bardzo irytujące rączki. Z tej strony nie mogliśmy się dostać, skacząc z murów posiadłości karyjskiej musimy się dostać. Teraz możemy pójść kolejnym murem. Będzie pojawiać się sporo widmowych rycerzy Raya Lucaria i napotkamy masę pułapek. Się ich pozbyć. Nie daliby oni nam możliwości przeskoczenia. Na drugą stronę muru, tutaj mamy kładkę. Ma się w ostatniej chwili wybić i przeskoczyć. Czeka tutaj na nas żelazna dziewica. Bardzo potężny wróg. Trafi nas pochwycić i wrzucić do swojego pieca. Spotkaliśmy już jedną w Akademii Raya Lucaria. Thank you.
Uromi Bat. Przygotujmy się. Użyjemy umiejętności specjalnej. Żelazna dziewica pokonana. Możemy teraz powrócić na parter posiadłości. Przebiegniemy mury w stronę wyższego piętra posiadłości Raya Lucaria. Jest ona nasycona magią, zabezpieczona przed nieproszonymi gośćmi. Wiedźma Erani o to się już postarała. Posiadłości także grasują wilki. Mamy tutaj również złote drzewo z złotym nasionem. Zakradnijmy się.
przed nami olbrzymi gigant karyjskiej, rycerskiej zbroi z olbrzymim karyjskim mieczem w otoczeniu magów. Magiczny smar na bronie. Potężny gigant. Zdobywamy miecz rycerza troli. Zbadajmy wszystkie zakamarki karyjskiej posiadłości. Mamy kuszników. Musimy tutaj przeskakiwać na płatki. Rozejrzyjmy się, mamy tutaj wielkiego dzbana i najmniejsze dzbanki.
wiemy skąd pochodzą stwoje. Odwiedziliśmy swoje ogród. Galejska posiadłość skrywa wiele tajemnic. Możemy zostać zepchnięci z klifów. Nie ukryje się przed nami żaden słoj. To widzimy mury, po których biegaliśmy. Zdobywamy opiół wojny, Karyjski majestat. Możemy wrócić z powrotem, tym razem na piętro posiadłości. Przygotujmy się na bossa.
Loretta, królewski rycerz. Dwa bardzo potężnych czarów oraz magicznego łuku. Które otrzymujemy po zabiciu Loretty. Wielki łuk Loretty oraz cięcie Loretty. Sprawdźmy, czy coś tutaj się znajduje. Olbrzymia kamienna, pęknięta misa. Tutaj widzimy, że odbywały się jakieś zebrania rodów królewskich. Przenieśmy się z powrotem do stołu utraconej łaski. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.